Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Kneblowanie prawdy, czyli cenzura na mysiej, a cenzura na gołębiej. W książce Błażeja Torańskiego, Knebel, Cenzura w prl jeden z cenzorów mówi Prawda dla mysiej nie miała żadnego znaczenia. Urząd robił wszystko, aby zahamować dostęp społeczeństwa do prawdy historycznej. Trudno, żebym nie miał skojarzeń na gruncie akademickim. Tym bardziej, że akademików kneblujących prawdy, robiących wszystko, a nawet więcej, aby zahamować dostęp do prawdy historycznej, wynosi się pod niebiosa, a nawet ponad. Od 30 lat, a nawet wcześniej. To czym boję ujawnienie prawdy historycznej przez kolejnych rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie tylko. I nie są to boje zwycięskie, wręcz przeciwnie. Dostęp do prawdy na Gołębiej, siedziba Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie tylko jest hamowany, ale całkiem blokowany. A jednocześnie nieprawda. Jest objawiana w społeczeństwu bez możliwości dyskusji nad jej obliczem. Wsparcia w swych bojach nie mam żadnego, Walczę samo jeden, a po drugiej stronie ogromny zastęp samych Goliatów w Togach i Gronostaniach, wspieranych przez ich miłośników, oczekujących na podobną garderobę. Prawda nie ma dla nich żadnego znaczenia, liczy się tylko garderoba. Jak dostęp do prawdy zostanie skutecznie zablokowany, mają szansę na podobne przyodzienie. Gdy na okoliczność jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2000 chciałem powspominać nieco o historii niezbyt jeszcze od jubileuszu odległej, okazało się to niecenzuralne, bo nie obnażało tych, co w togach. Tekst: Mój jubileusz, złożony. Walma mater w piśmie Uniwersytetu Jagiellońskiego nie został opublikowany, bo nie ponowiłem swoje chęci po jakichś 10 latach. Jak tylko przeczytałem, że historia ta nieodległa jednak była, ale jakby była za mgłą, a to z powodu strachu, czy też jakiejś niechęci i nie jest rejestrowana, projekt pamięć Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wdrażano, ale moich wspomnień mimo nagrania sześciu godzin nie wdrożono. Znowu niecenzuralny, knebel na wspomnienia nałożono. Takich historii ujawniać nie lzja. Mysia już wtedy nie funkcjonowała, ale funkcję mysiej przejęła gołębia z większymi jeszcze sukcesami. Chciałem też prowadzić całkiem naukowe badania nad nieuczciwością naukową. Nad przygotowaniem publikacji mnie uczyć zakazano. Ale wszystko to, co nieuczciwe, pochowano pod dywanem i zahamowano skutecznie dostęp społeczeństwa do prawdy historycznej. Jak wygląda dostęp do prawdy? Do teczek w sejfach poukrywanych. Do zbioru zastrzeżonego Uniwersytetu Jagiellońskiego udokumentowałem w czasie zaistnienia internetu zapanowania kolejnych rektorów. Mimo upływu lat, a nawet już wieków, blokady naprawdę nie zniesiono. Ze statutu uczelni usunięto zapis, że Uniwersytet to korporacja nauczających i nauczanych poszukujących razem prawdy. Uznano zapewne, że problem prawdy tym samym raz na zawsze został rozwiązany i nie ma co szperać w papierach. A do budowy korporacji oszukujących i oszukiwanych wcale to nie jest potrzebne. Postulowałem mimo to, a raczej właśnie dlatego, opracowanie czarnej księgi komunizmu w nauce i edukacji. Co dokumentują m.in. Moje teksty. Wystąpienie do prezesa IPN w sprawie opracowania Czarnej Księgi Komunizmu w nauce i edukacji, Polska Akademia Umiejętności, a Czarna Księga Komunizmu, Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego a Czarna Księga Komunizmu w nauce i edukacji. Ale rzecz okazała się całkiem beznadziejna, bo wiodący w kraju historycy Uniwersytetu Jagiellońskiego Takiego okresu w jak nie wyróżniają. Więc jak można zapisać w księgach coś, czego nie ma? Uznali zresztą, że ekscesy komunizmu to moja sprawa prywatna. A ponadto od 1956 roku to jeno system liberalizowano stopniowo. Mazguła przy takich to mały pikuś. Co więcej, liczne gremia SB i ich tajnych ujawnianych, jak i jawnych utajnianych. Współpracowników, podobno tak znakomicie ochroniły uczelnie przed takimi jak ja, że mucha nie siada i nie ma co gadać, ani pisać. W cenzurze na myśli poświęcono wiele już opracowań i, co nieco wiadomo, jak prawda, była blokowana, deformowana, niszczona wraz z jej nosicielami i obrońcami. Nie znam jednak żadnego opracowania cenzury na Gołębiej, na wzorcowej dla innych uczelni, tak w czasach Perelu jak i Perelubis. Na Gołębiej teczki są nadal tajne i mamy zbiór zastrzeżony, więc nie da się detaliśnie wykazać ingerencji akademickiej cenzury. Zdaje się, że polityka historyczna nawet w czasach tzw. wolnej Polski takiej wolności badań nie przewiduje, a cenzura na głębiej, brak takiej wolności ma zabezpieczyć. Przy okazji apeluję o nadsyłanie przykładów cenzury akademickiej do ujawnienia na stronach internetowych. Oraz zachęcam do rozmów w ramach niepoprawnego magazynu akademickiego. Temat cenzury akademickiej, także w trzecierp, jest bardzo pożądany. Kontakt józef.wieczorek